Dzień dobry. Jacek Bursztynowicz, przypomina się. Cześć Stasiu. Ze względu, że jestem starszy od ciebie. Nie tylko dlatego, to że ja starszy, bardziej zasłużony. Ja pozwolę się z tobą przywitać po 30 latach. No. To prawda. 30 lat chyba nie widzieliśmy, tak. To były lata 90. Tak. Jak to się zaczęło, to chyba był 90 albo 91. Tak. Mi się harcują, po lesie szarżują. Wszędzie dziś słychać donośny ich śmiech. Zawsze zwycięskie, waleczne, rycerskie. Każda przygoda zapiera nam dech. Mi się towarzyszyły nam od początku właściwie żaden inny zespół nie nagrywał już Gumisi, tylko my. Tak. Także byliśmy połączeni prawie krwioobiegiem. Tak. I zresztą ta moja postać Grafi, taka, ja wiele bardzo rzeczy robiłem w dubbingu, ale ten Grafi został chyba taki najbardziej charakterystyczny, że jeżeli ktoś mnie kojarzy głosowo, to właśnie z Grafim, z tym jego takim, prawda, feplenem trochę, bo on taki był zasadnicy, przemądzały, prawda, o tak. Zacinał i to też było charakterystyczne. Dlatego, że po prostu w tym zacinaniu szukał tych swoich pomysłów. Ale to świetny serial był. Tak. On jest ranny. Powinniśmy coś zrobić. Zrobiliśmy, a za dużo. Zostawmy go, da sobie radę. Jeszcze nigdy nie widziałem człowieka z tak bliska. Zami, czy to prawda, że ludzie jedzą Gumisie? Ty, oczywiście, że nie, to tylko takie gadanie. I tak się złożyło, żeśmy się nie spotykali w zasadzie. Tak jest, bo graliśmy prawdopodobnie może nawet w jakichś tam wspólnie serialach, ale nie w studiu żeśmy się nie spotykali. Technika się też posunęła do przodu tak, że nie potrzeba nas było gromadnie. No tak, tak. To właśnie, jeszcze wtedy, żeśmy się spotykali razem w studiu i tak. przy jednym pulpicie nagrywaliśmy, tak. Potem już było pojedynczo, ale pamiętam, że było tak, że jak była jakaś bardziej scena wymagająca takiego kontaktu jakiegoś psychologicznego, to wtedy żeśmy to robili razem. Tak. Ludzie oznaczają kłopoty. Mówię wam, zostawmy go. Tak Gumisie postępowało od wieku. Patrzcie, co on ma na szyi? Medalion Gumisiu? To tylko jakaś ludzka ozdoba. Wreszcie, to jest chyba jeden z wielkich medalionów Gumisiów. Zami, skąd ludzkie dziecko mogłoby mieć wielki medalion Gumisiów? Chyba nie pozwolimy mu go zatrzymać. Ależ Grafi, nie możemy mu go zabrać. Kiedyś, na początkach, dubbing był dla aktora również stresem. Poważnym stresem, dlatego że trzeba było być skoncentrowanym, jak rzadko w życiu, w czymkolwiek. Tekst, obraz, słuchawki i synchron. Nie było takiej techniki, żeby można w tym synchronie, tylko trzeba się było zgodzić z tymi ustami, no, lalki czasami czy rysunku. I to niekiedy było stresujące, a jak się nagrywało wspólnie, to jeszcze dochodził następny stres, żeby kolega nie musiał popsuć koledze, roboty, który stoi. Tak. Koledzy zresztą spoglądali. A może kolega się śpieszy. Albo... spoglądali złym okiem, jak tak. Znowu się pomylił. O Jezu, mano, o Jezu. Nie, już prędzej nas niż jego. Retrety ma zbyt wielką moc, by pozostawiać go w rękach chłopca. Jej, Gumisie! Nic wam nie zrobię, zaczekajcie! Była jakieś, to jak zawsze, jakaś próba głosu, prawda, że ewentualnie jak się przychodziło po jakimś dłuższym czasie, to coś sobie się przypominało powiedzmy, głos, troszkę się słuchało. Ale tak to prób jakichś takich specjalnych nie było. No były zawsze się, teraz często się robi to, jak to się mówi, awista, prawda? Czyli od razu jedziemy do przodu i nie, a przed dawniej każdą sklejkę się
próbowało, prawda? Że to było tak dosyć właśnie dokładnie przesłuchane. Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć smerfów las, przed ekran dziś zapraszam was. Też tak. Tak, ale nie spotykaliśmy się, ja nie pamiętam. Nie. Ja grałem dziadka smerfa. No, mam cię! A ja mam ciebie, puść tę gałąź. Jestem duchem drzew, a ty wtargnąłeś na jedno z nich. Smerfarowski, nie rozumiesz, że chciałem tylko... Wiem, czego chcesz. Ja miałem tam dwie czy trzy postaci. Tak, nie miałem takiej jednej tam charakterystycznej, ale nie pamiętam w tej chwili. Posłuchaj, młokosie! Wracaj, złodzieju gałęzi! Jak pani zrobiła ten film, ten spotkanie ze mną, na tym widzę głosy, prawda? To tam potem czytałem opinie, no to rzeczywiście było to dla mnie bardzo miłe. Zresztą Staszka też tam oglądałem i też ma wspaniałe różne, że tak powiem, wspaniały odbiór. To miłe jest, że to wiele ludzi pamięta i docenia. Kto wam to zrobił, smerfiki? Czuję, że to może być sprawka tylko... Moja! Ducha drzew! Mam dość pilnowania moich ukochanych drzew, ile razy wy, złodzieje, przychodzicie łupić mój piękny las. Rzuciłem więc czar na ten zagajnik i odtąd już nikt nigdy nie skrzywdzi moich drzew. Nie przesadzaj, nie przyszliśmy, żeby niszczyć twój las. Moim marzeniem często było to, żeby po prostu postawić kamerę, tak jak dzisiaj, i sfilmować nas, kiedy pracujemy nad serialem. Dlatego, że wówczas aktorzy, prawda, stają się naprawdę dziećmi, nie mają żadnego skrępowania, prawda, żadnej kontroli, i potrafią robić cuda ze swoim głosem, ze swoim ciałem. To jest rzecz niebywała. To jest może rodzaj jakiejś zabawy, która jest z taką euforią. Mm, bardzo się zgadzam tutaj. Tak, no to jest takie... może jest właśnie w dubbingu i tak. Może jeszcze jak się gra bajkę, to tak. Też daje taką właśnie niezwykłą swobodę i takie poczucie takiej zabawy dziecięcej, prawda? Mm-hmm. Takiego... I tutaj czasami coś takiego też się zdarzało. To, co też wielki aktor Tadeusz Łomnicki mówił zawsze do nas, jeszcze jak nas uczył w szkole teatralnej, to mówił: pamiętajcie zawsze o dziecku w sobie. Hodujcie i chołupcie to dziecko w sobie. No to dla aktorów to jest bardzo ważna uwaga, bo tak trochę musimy być naiwni. Często jesteśmy naiwni. Tak. Proszę, brodaczu, gałąź przyjaźni między tobą i mną zadośćuczynieniem za błędy przeszłości. Smerfe tutti, dziękuję, młody skoczku drzewny. Nawet nie wiesz, jak mnie to raduje, bo ta nowa laska naprawdę mi się przyda. No, dziękuję ci bardzo, dziękuję. Miło było się spotkać. Ale spotkajmy się nie po 30 latach. Dobra.